Islandii prohibicja weszła w życie w 1915 roku. Zakaz był częściowo zniesiony dla win w 1922, ponieważ Hiszpania i Portugalia odmówiły importu islandzkiego solonego dorsza, chyba że Islandia zaczęłaby importować iberyjskie czerwone wino. Piwo było nielegalne w Islandii aż do 1989. W 1956 zakazano boksu. W 2002 boks amatorski był dopuszczony pod ściśle określonymi warunkami, ale do dziś zabroniony jest boks zawodowy. Pola geotermalne pokrywają do 20% zapotrzebowania energetycznego kraju. Konie islandzkie wykazują 2 dodatkowe chody w porównaniu do wszystkich innych ras na świecie. W Islandii, jeśli coś sprzedaje się po cenie promocyjnej przez 6 kolejnych tygodni, ta zdyskontowana cena staje się nową ceną i nie może już być reklamowana jako promocyjna cena sprzedaży. Zakazuje się sprzedaży majtek, bokserów czy stringów z umieszczoną na nich flagą islandzką. W Islandii nielegalne jest sprzedawanie lub reklamowanie produktów pochodzenia zagranicznego z wizerunkiem flagi islandzkiej. W 2010 Islandia zakazała klubów ze striptizem. Islandia nie ma armii, marynarki wojennej ani sił powietrznych, tylko straż przybrzeżną. Jeśli Islandczyk chce służyć wojsku, mogą przystąpić do norweskiej armii zgodnie z umową między obydwoma krajami. Dostępne siły wojskowe to ponad 75 tysięcy ludzi. Spożycie Coca-Coli na jednego mieszkańca jest wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju. Państwo islandzkie ma monopol na sprzedaż alkoholu. Zakazuje się sprzedaży artykułów spożywczych zawierających więcej niż 2 gramy tłuszczu trans na każde 100 gramów. Większość Islandczyków nie ma nazwiska. Nazwę rodziny można odziedziczyć przeważnie z zagranicznych rodziców, ale od 1925 jest nielegalne przyjmowanie nowych nazwisk. Kobiety nie przyjmują nazwiska swoich mężów, ponieważ zazwyczaj nie mają takiego nazwiska. Islandzka książka telefoniczna Islandczyków umieszcza alfabetycznie po imieniu, aby zmniejszyć olbrzymią liczbę niejednoznaczności. Katalogi również wymieniają zawody tych osób. Drugie imię islandzkich obywateli to imiona rodziców oraz końcówka son dla mężczyzn i dytr dla kobiet. Jeśli jesteś synem, a twój ojciec ma na imię Jon, to masz na drugie imię Jonsson. Jeśli jesteś córką tego samego Jona, to wtedy twoje drugie imię to Jonsdytr. Twoje drugie imię może się wywodzić z drugiego imienia rodzica, niekoniecznie pierwszego. Czasem też używa się imienia matki. Islandczycy formalnie zwracają się do innych wyłącznie imionami, nawet do swojego premiera. Do dnia 1 stycznia 2011 ludność Islandii wynosiła tylko 318 452 osoby. Reykjavik jest jedynym miastem w Islandii, jak i również stolicą siłą rzeczy. Jej nazwa oznacza Zatoka Dymu. Innymi miejscowościami są już wyłącznie małe wsie. Jeśli islandzcy rodzice nadają swojemu dziecku imię, które nigdy wcześniej nie było w Islandii nadawane, to nazwa musi zostać zaakceptowana przez Islandzki Komitet do Spraw Imion. Komary nie żyją na Islandii ani na Wyspach Owczych, tylko w tych dwóch krajach na całym świecie nie ma komarów. Islandczycy przyjęli chrześcijaństwo w 1000 roku. Ostatni rzymskokatolicki biskup Islandii został ścięty w 1550 roku. W okresie od 1625 do 1683 21 Islandczyków zostało spalonych żywcem z powodu ich domniemanych praktyk magicznych. Ewangeliczny Kościół Luterański jest państwowym kościołem Islandii. Islandczycy zrozumieją teksty, które zostały napisane w ich języku ponad 800 lat temu.
Islandia nie jest bardzo zimnym krajem. Średnia temperatura w styczniu wynosi 0,4 stopnia Celsjusza na minusie. Ze względu na łagodny klimat Islandia jest bardzo zielona. Islandczycy lubią twierdzić, że Islandia powinna mieć nazwę Grenlandia, a Grenlandia Islandia. Jest miejscem jednego z najstarszych demokracji na świecie. Althing, islandzki parlament, powstał w 930 roku. W 2010 97,6% populacji islandzkiej miało dostęp do internetu. 60% Islandczyków mieszka w Reykjaviku. Kraj ma najwyższy wskaźnik chodzenia do kina na jednego mieszkańca na świecie. Zapach hákarl, czyli sfermentowanego rekina, tradycyjnego islandzkiego dania, jest tak silny i tak szczególny, że może powodować wymioty. Islandia była pierwszym krajem na świecie, który miał demokratycznie wybraną kobietę głowę państwa. W Islandii jest niepisany zwyczaj, że każdy może wejść do obcego domu, wejść do kuchni po to, aby zagotować sobie wodę na herbatę. Około 11% terytorium kraju pokryte jest przez lodowce. Największy lodowiec w Europie, Vatnajökull, znajduje się w Islandii. Ma 8300 km2. Heimskringla to staronordycki zbiór sag spisany w Islandii około roku 1225 przez poetę i historyka Snorriego Sturlusona. Heimskringla wyprowadza ród władców skandynawskich od samego Odyna i jego potomków na wschodzie, w Walhali i jej stolicy Asgardzie. Opowiada o współzawodnictwie królów, ustanowieniu królestw Norwegii, Szwecji i Danii oraz wyprawach wikingów do Anglii. Historie te są podane w żywy oraz świeży sposób i dają pełen, rzeczywisty obraz życia w tamtych czasach. Na Islandii powstało wiele typowych specjałów, jak choćby selshreifar, kwaszone płetwy foki, albo harofiskur, czyli ryby suszone na świeżym powietrzu. Oczekiwana długość życia wynosi 81 lat dla kobiet i 76 lat dla mężczyzn. Najpopularniejszymi islandzkimi imionami są Jon i Anna. Kilka scen z filmu Lara Croft Tomb Raider zostały sfilmowane na islandzkim lodowcu. A filmy z Jamesem Bondem kręcono dwukrotnie na Islandii. Najpierw w filmie A View to a Kill w 1983, a potem w Die Another Day z 2002. Haldur Kilian Laxness otrzymał literacką Nagrodę Nobla za jego żywą epicką moc, która odnowiła wielką sztukę narracyjną Islandii. Woda geotermalna ogrzewa około 90% domów w kraju. Najwyższym punktem w Islandii jest Hvannadalshnjúkur. Ma 2119 metrów. Öskjuvatn jest najgłębszym jeziorem w Islandii. Powstał w wyniku erupcji wulkanu w 1875 roku. Powierzchnia Islandii wynosi 103 tysiące km2. W 1963 pojawił się nowy wulkan na Atlantyku niedaleko Islandii. Grenlandia została skolonizowana przez Islandczyków w 986 roku. W 2009 roku Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Króliki zostały po raz pierwszy przywiezione do Islandii z Hiszpanii w 1976 roku. Niektóre z nich wypuszczono na wolność. W 1413 roku Islandczycy używali suszonych ryb jako środku płatniczego. Pierwszą polisę ubezpieczeniową od pożarów i zarazy wydano w 1151 właśnie w Islandii. Władimir Ashkenazy, rosyjski dyrygent i pianista, stał się islandzkim obywatelem w 1972 roku. Słowo gejzer pochodzi z islandzkiego geysiru, czyli nazwy islandzkiego gejzeru, który nie wypuszcza wody przez wiele lat. Kiedy to robi, wrząca woda jest wyrzucana na wysokość aż 70 metrów.
Orka o imieniu Keiko, która została złapana w pobliżu Islandii w 1979, zagrała w filmie Uwolnić orkę. W 1998 została wypuszczona z powrotem na wody islandzkie. W 1972 w Reykjaviku odbyła się Gra Stulecia między Bobby Fischerem z USA i Borisem Spassky z ZSRR. Według statystyk z 2007 islandzcy mężczyźni średnio pracują 10 godzin więcej niż islandzkie kobiety w ciągu tygodnia. Obecnie bardzo mało drzew jest w kraju, ponieważ przez długi czas były one wykorzystywane jako drewno opałowe. Aby ustabilizować islandzki kryzys islandzkiego systemu bankowego, Islandia pożyczyła około 6 miliardów dolarów, m.in. od Polski. Na islandzkich uczelniach uczestniczy 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn. Geologicznie Islandia jest jedną z najmłodszych wysp na świecie. Islandia jest jednym z ostatnich miejsc na Ziemi, gdzie ludzie się osiedlili. Wskaźnik wykształcenia wśród Islandczyków jest najwyższy na świecie. Jedynie 1% gruntów Islandii jest uprawnych. Tylko 1/4 kraju jest pokryta roślinnością. Islandia znajduje się zaraz na południe od kręgu arktycznego. Gęstość zaludnienia tego kraju to 3 osoby na kilometr kwadratowy. Uważa się, że lis arktyczny jest jedynym zwierzęciem rodzimym Islandii. Zwierzaki domowe po raz pierwszy przybyły tu razem z osadnikami. Sportem narodowym jest piłka ręczna. Tunel Hvalfjörður w pobliżu Reykjaviku jest jednym z najdłuższych tuneli podziemnych na świecie. Islandzki odpowiednik Świętego Mikołaja to Jule Lads, a jest ich aż 13. Najczęstszą rybą łowioną w pobliżu wybrzeża islandzkiego to dorsz. Islandia mogłaby wytwarzać energię elektryczną na całą Europę, ale trudność polega na jej transporcie. Policjanci w Islandii nie noszą broni. W Islandii posiadanie węża, jaszczurki lub żółwia jest niezgodne z prawem. Większość Islandczyków wierzy w istnienie elfów. Główną branżą w Islandii jest rybołówstwo i przetwórstwo rybne. Reykjavik jest najdalej na północ wysuniętym miastem na świecie. W szklarniach ogrzewanych energią geotermiczną uprawiane są warzywa i kwiaty, a nawet banany. W wyniku 2 referendum w 2010 i 2011 Islandczycy odrzucili propozycję zapłaty 4 miliardów euro na rzecz Wielkiej Brytanii i Holandii po upadku banku Icesave. W okresie między 1380 a 1944 Islandia podlegała duńskiej koronie. Liczba katolików w kraju to 2% populacji. Wybuch islandzkiego wulkanu Laki w latach 1783-84 spowodował głód, który zmniejszył liczbę mieszkańców Islandii o około 1/4. Przychody Islandii z obserwacji wielorybów są większe od dochodów z połowów wielorybów. Ryby i produkty rybne stanowią ponad 70% islandzkiego eksportu. Park Narodowy Vatnajökull jest największym w Europie. Siła robocza w kraju to prawie 180 tysięcy osób. Prawie każdy znany rodzaj aktywności wulkanicznej znajduje się w Islandii. Wodospad Dettifoss jest najpotężniejszym wodospadem w Europie. Woda pitna, która trafia do islandzkich domów, jest bardzo czysta, nawet nie jest chlorowana. Według spisu powszechnego z 2000 roku w Stanach Zjednoczonych jest ponad 40 tysięcy islandzkich Amerykanów. Islandzki rząd zaproponował swojej najsłynniejszej wokalistce Björk wyspę, ale ta odrzuciła ofertę.
Eyjafjallajökull był prawdopodobnie najbardziej skomplikowanym słowem, które dziennikarze na całym świecie musieli się nauczyć w 2010 roku. Wulkan w historii wybuchł zaledwie 4-krotnie, z czego w 2010 właśnie po raz 4. Po wybuchu Eyjafjallajökull nikomu nic się nie stało. Pierwsi osadnicy pojawili się w 874. Byli to norwescy wikingowie i celtyccy osadnicy. A na koniec, 26 maja 1968, Islandia przeprowadziła zmianę organizacji ruchu na prawostronny. Co to się nie działo? Dzięki bardzo za subskrypcje, komentarze i lajki. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam. W Islandii zakaz prohibicji... Dopuszczone posiśnione... Reykjavik jest jednym miastem. Kraj ma najwyższy wskaźnik. No dlatego. Snorriego Sturlusona. Woda geometralna. Geometralne wody ogrzewają kraj bardzo dobrze. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.